Polska należy do grupy krajów, w których szkolnictwo wyższe jest oceniane jako najmniej efektywne w kwestii współpracy z biznesem. Potwierdzają to ostatnie wyniki unijnego rankingu innowacyjności, w którym gorzej od Polski wypadła tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa. Chodzi o innowacyjność rozumianą nie tylko jako przełomowe pomysły, takie jak na przykład Google, ale o takie, które w różnym stopniu poprawiają jakość życia i funkcjonowanie gospodarki. Innowacyjność może być mała, czy usprawnienie procesów, usprawnienie modeli biznesowych, funkcjonalności. Zdolnych naukowców w Polsce nie brakuje, jednak ich projekty zbyt często trafiają do szuflady. Jeżeli nie uruchamiamy takiego potencjału, który jest realizowany w praktyce, to, że coś jest wymyślane teoretycznie na uczelniach, to nie ma to żadnego znaczenia. Biznes tak naprawdę w Polsce całkowicie nie ufa, że w instytutach naukowych czy na uniwersytetach są ludzie, którzy są w stanie im pomóc rozwiązać problemy. Rozwiązania zdaniem ekspertów są na wyciągnięcie ręki, na przykład zmiana kryteriów oceny uczelni. Wystarczy zmienić skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i wprowadzić tam kilku lub kilkunastu prezesów polskich firm, które odniosły globalne sukcesy i rozumieją, co to znaczy innowacyjność. I taka grupa, w której biznes miałby więcej jak 50% głosów, by w krótkim czasie opracowała nowe kryteria oceny jakości jednostek naukowych, w tym uczelni wyższych. I gdyby tak zrobić, to w ciągu roku, dwóch zaszłyby takie zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce na rzecz współpracy z biznesem, że wszyscy byliby zszokowani. Inny pomysł, który przyczynił się do dynamicznego rozwoju innowacyjności w Belgii, to wirtualne instytuty. Chodzi o to, żeby przeznaczyć te pieniądze, które są wydawane źle, na stworzenie takiego koordynatora. Jest to grupa ludzi, profesjonalistów, którzy potrafią współpracować i z nauką, i z biznesem, która ma dodatkowe środki na to, żeby dofinansować najlepsze zespoły badawcze. Jeżeli ten zespół badawczy wypracuje sobie genialny pomysł, to wirtualny instytut pomoże go opatentować, pomoże go skomercjalizować. Jak na razie komercjalizacją pomysłów zajmują się uczelnie, które mają też całkowite prawo do patentów. Dopiero uczelnia w ramach ewentualnie wewnętrznych swoich regulacji lub umów z pracownikami reguluje w stosowny sposób udziały korzyści finansowe z komercjalizacji takiego wynalazku. Ogólna słaba współpraca nauki i biznesu w Polsce sugeruje, że obecne zasady nie motywują do działania. Nie widać też chęci zmian. Jest szansa, że zbliżający się niż demograficzny wymusi na uczelniach większą efektywność.